A w sumie ten fokus na razie jest spoko. Dobra. Świetnie, powiem wam, że bardzo, bardzo fajnie się klimatycznie w tych goglach XP, wiecie, one są takie typowe. Czy takie, no nie wiem, czuję się jak taki super sniper agent Splinter Cell Nexus. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że te strzały ze strzelby powinny być o wiele, wiele głośniejsze. One są ledwo co słyszalne i to brzmi jak takie pff, pff. To powinno być troszeczkę głośniejsze. O, zobaczcie, że oni z tamtej góry mnie wspierają. Czyli dokonują ostrzału. Nexus, drugie pytanie. Gdzie na początku live'a pokazałeś Dungeona dziennik, więc nasz parę rajdów, dungów i to moje pytanie, czy pokażę je? No pokażę je gdzieś tam, ten dungeon oczywiście. Holy fuck, co ci się z kopytkami stało? O stary, czy to cię nie boli? O ja jebie, stary. What the fuck, dobra, draneje się pobugowały. Co do tych instancji, oczywiście pokażę je, no nie wiem czy dzisiaj, natomiast na pewno gdzieś tam one się pojawią na YouTubie, czy tam... A musimy zerknąć, czekajcie, bo ten baraż jest spoko, natomiast power shota jeszcze nie testowałem. Spróbujemy power shot, zobaczmy. Baraż jest on cooldown, aha, dobra, on jest na cooldownie, dobra, na razie nie będziemy mogli. Nexus SI7, dokładnie. Special Forces. Było jakieś losowanie? Tak, było już losowanie. Wszyscy ci, którzy się spóźnili, przepraszam, ale... Dobra, widzę, że wszystkie te umiejętności mają 30 sekund cooldowna. Zobaczymy, czy opłaca się tego powershota wybrać i... Boże, jak dobrze, że Blizzard to zrobił. Zobaczcie, że mój power, znaczy baraż znajduje się tutaj. W momencie, gdy zmienię sobie mój talent, który jest w tej samej linijce, to umiejętność się zmienia. Zobaczcie, bum, klikam sobie, biorę power shot, bum, i on się pojawia w tym samym miejscu. Boże, jak dobrze. Okej, uwaga, użyjemy tego power shota gdzieś tam, daleko dosyć. Uwaga, power shot, bum. Nie, no jest do dupska, jest do takiego dupska, że masakra. Holy shit, myślałem, że to coś zrobi. Nie, dobra, baraż jednak wymiata. Boże, ale to było słabe, serio? Naprawdę? Wow. Ukradli mi coś. Ukradli mi ubrania. Okej, dobra. Co za cygany? Cygańskie orki tutaj są. To jest Cygan Clan, a nie Warsong. War Cygan Clan. Dobra. Ten jest do dupska. Boże, myślałem, że to jest ten. Jak jest pytanie, czy Heroes of the Storm jest teraz betą, jak tak, to darmową? Na razie betą nie jest, ale będzie. Coś na zasadzie jak Hearthstone był. Jaki talent najbardziej mnie interesuje na levelu setnym? Powiem ci, że bardzo interesującym talentem jest... Znaczy wiesz co? Wszystkie są bardzo interesujące, natomiast najbardziej Exotic Munitions oraz Adaptation hashtag Lone Wolf to są bardzo fajne. Natomiast Focusing Shot wydaje się taki nudny, bo odbiera nam troszkę mobilności. Natomiast można to bardzo fajnie połączyć z Aspect of the Fox, natomiast Aspect of the Fox jest to cooldown 3-minutowy, więc... Aspect of the Fox sprawia, że wszyscy w naszym party, czy tam w obrębie iluś tam yardów, mogą kastować w biegu przez 6 sekund. Więc hunterzy, naprawdę, wydaje mi się, że to będzie jedna z bardzo ważnych ról dla hunterów, żeby odpalać to w momencie, gdy trzeba będzie na przykład biec gdzieś tam, nie? Każdy gdzieś tam będzie miał okazję kastować w biegu, zwłaszcza healerzy, którzy będą musieli się gdzieś przemieścić. Kończysz questa legendarnego Angry Peel. A, nice, gratuluję. Na pewno ci się przyda to. Dobra, tego na razie nie możemy dotykać. Boże, ale Telar wyglądało strasznie ten... Kojarzycie mniej więcej strukturę tego miasta? Tu było właśnie sam środek, a tutaj było wejście do tego budynku takiego, tu o, na samym środku. Właśnie kojarzę mniej więcej, jak wygląda to miasto. Skasowane. Na następnego z petardy pociągniemy. Pum.
broni. Że co? Bo ja na druk z drugiej strony też dałam. Z drugiej strony? No, że jest na druk tu, a z tyłu masz logo. Aha, no i co? To... No, dlatego są... Dlatego ci cztery. A, logo z tyłu to znaczy, że jest drogo, tak? No tak, no bo masz z dwóch stron. Aha. No fajnie mieć z tyłu logo, tak? No. Marka się ci kojarzyć. Marka. Nasza. No, nie ale wiem. Ale zrobię bez jeszcze, bo się nie chce teraz tego. Ale są fajne. Ze swoim też ustawiam. Co ze swoim? Mój rysunek. Bo to teraz robię ten, bo dodaję teraz. Już nie chcę, bo ustawiłem sobie tutaj idealnie stronki. Nie jestem wredny, sprawdzę po streamie. Sprawdzę po streamie, kobito. God damn it. Check the pulse. Arbiter Khan, niestety on nie żyje. Nie udało nam się go uratować. Okej, gdzieś tutaj możemy. Uwaga. Ktoś gdzieś tutaj musi być, gdzieś niedaleko. A, jest coś tutaj, dobra, znaleźliśmy to, trzeba jakiś młotek po prostu wziąć. Myślałem, że ktoś tutaj leży. Będzie jeszcze jakieś losowanie? Nie, nie, dzisiaj już nie. O, tu spadam. Nara. Nexo, z tego co widziałem, umaga talenty na setny będą zależne od klasy, na przykład Arcane, Orb. Tak, tak, dokładnie tak to będzie, na takiej zasadzie będzie działać. Czy Hunter ma tak samo? W przypadku jednego talenta ma zmianę. I to jest, zaraz ci pokażę, który tylko tutaj pobije tych gości. Ole go zestrzelili, dobra. To jest w przypadku talenta, który nazywa się Adaptation. On, gdy jest się w Beastmastery, on sprawia, że nasz pet ma zwiększone obrażenia 85% i dostaje wiele tam umiejętności na dodatek. A gdy jesteśmy w Survival albo w Marksmanship, to dostajemy Lone Wolf, który w momencie, gdy nie mamy peta, daje nam buffa, który daje nam 30% więcej obrażeń. Więc możemy sobie zrobić takiego Huntera bez peta. Plus do tego możemy sobie wybrać jakiś randomowy buff, który... Okej. Siema Nexus, czy jest możliwe zakupienie Hoca, albo jak go zdobyć, kto ma pierwszeństwo do Hoca? A, no to jest na zasadzie losowania, czyli wiesz, gdzieś tam... Jeżeli dobrze cię tam Blizzard wylosował, no to dostaniesz. Natomiast kupić nie można. Blizzard ma politykę taką, że nie można kupować dostępu do bety. Jeżeli ktoś sprzedaje dostępy do bety, bądź za jakieś pieniądze gdzieś tam są w tej transakcji, w oddawaniu klucza, jeżeli gdzieś tam pieniądze są wplątane, to niestety jest to nielegalne. Jakieś shoulderki tutaj dostanę. 8 agility, to tutaj już mam ten. Okej, okay, te shoulderki są już są dosyć przyjemne. Dostanę multi-strike, crit ja trochę stracę, ale tutaj dwa sokety też stracę. Te dwa sokety ile mi dadzą? Czekajcie. Jest 10, 10 plus 8, mam 18, a z tego dostanę ile? Z tego dostanę 23. No dobra, dostaniemy shoulderki. Już teraz zobaczcie, że w nagrand będziemy powoli zamieniać te przedmioty. No i będę miał nowe shoulderki, nice. Dobra, mamy tu jakiegoś bossa. O kurde, zaatakowałem tutaj. O, nie wierzę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, wyrżnąć ich. O kurde. A, dajemy tarczę. Ale obrażenia dostaję mocne. Ale tutaj inwazja była. What the hell? Garrison Blueprints, nice. Dostajemy
możliwość zbudowania kolejnego, kolejnej budowli w kolejnej krainie. Arcanite Crystal. Dobra. Teraz musimy wrócić po prostu do naszej bazy. Udało nam się odeprzeć atak Stellar. Myślę, że teraz już to miasteczko będzie spoko. Jakie jest moje zdanie na temat Final Fantasy? Słyszałem dużo dobrego o tym Final Fantasy. Ponoć jest spoko. Myślisz, Nexo, że Blizzard jest w stanie ogarnąć, jak ktoś sprzedaje taki klucz? Pytam serio bez sarkazmu. Szczerze mówiąc, no jeżeli są jakieś aukcje na Allegro, czy gdzieś tam, no wiecie, no bądźmy szczerzy. Jeszcze Rare dostałem, ale super, to one nie są zielone. O Boże, to teraz jeszcze więcej mi statów dają, ale super. No i Nexus w tym momencie ma takie shoulderki, super. No, wydaje mi się, że gdzieś tam jest jakaś szansa. Myślę, że jest gdzieś tam jakaś szansa, jeżeli na przykład taki klucz jest z aukcji, czy gdzieś tam z czegoś, to można go bardzo łatwo wyśledzić, tak? Ale no są przypadki, gdzie takie coś, no nie będzie. Ah, whatever. Okay, the Organico will provide you with Talbot mounts for your troops once fully operational. The Organico will grant you use of Stellar Talbot. Telari Talbuk. Dostanę, mogę sobie zrobić zagrodę dla Talbuków i dostanę mounta, którego będę mógł używać w kombacie. Albo mogę sobie użyć, albo mogę sobie zrobić hangar, w którym dostanę czołg i będę mógł używać czołgu. Dobra, co bierzemy, ludzie? Co bierzemy? Bierzemy sobie mounta w kombacie czy czołg do szczelania. Nie wiem, ja już czołg miałem, natomiast bardzo bym chciał. Dobra, wiecie co? Jednak nie. Jednak wybierzemy sobie to. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w takim razie. Ten trap działa od razu i zobacz, że on ma większy range. Nawet większy niż nie, taki sam range ma jak Binding Shot. Więc zobacz, że jakby obszar działania tego jest o wiele większy. Mounta. Wszyscy chcieli czołga, natomiast, no dobra, ja wziąłem mounta, bo jeszcze nie miałem tego. Natomiast zaraz zobaczymy, jak to Garrison Ability. The Legion's end draws near. The Burning Blade are known for their honor in battle. However, that does not mean they will not try to kill you on sight. In Soviet Russia, the sight kill you. Watch your back. Or what he sees you. Soviet Russia. Ale fajny mają ten akcent, co? Te drane. O, jest dobra. Zobaczcie, on jeździ 100%, allow mount combat increase ground speed. No dobra, okej, mam mounta takiego i możemy go używać w kombacie, natomiast nie mogę używać peta w kombacie. A nie, mogę. Ale jazda, dobra. Ej, fajnie, to jest spoko rzecz, no dobra. I zobaczmy, przetestujmy to. No bez jaj, ej, to zajebiste jest, to questowanie na mouncie możemy sobie zrobić. Ej, to mi się podoba, to jest dobra rzecz, dobra opcja. Można kastować w tym, w biegu. I można nawet lootować z tego mounta, ej, to jest fajne, ej, fajne, podoba mi się. Dobry wybór zrobiłem, tak mi się wydaje. Czuję się, jakbym dokonał dobrego wyboru, wiecie? Choć z tym czołgiem, jak też grałem, to było fajne, bo mogłem sobie jakoś tam łatwo bossy robić. Ale wydaje mi się, że... Nie no, to mi się podoba, że gdzieś tam, pomimo tego, że wybrałem coś innego, to i tak czuję się, że dobrze postąpiłem. Jep. O, teraz pokazuję, że trapy działają od razu. W momencie, gdy uderzą o ziemię i ktoś w tym obrębie jest, to jak najbardziej działa. O, nie wierzę, ale fajnie. Dobre, to się, fajna sprawa. No i jeździć na talbuchu i strzelać. O, nie wierzę. God damn, bitch, god damn. Dobra rzecz. Kurde, ale te moby już się twarde robią, co? That's what she said, lol. Okej. That koza. Ten mount mógłby troszeczkę lepiej wyglądać, natomiast nie będziemy narzekać, co? Teraz bierzmy je w jedno miejsce, użyjmy sobie tego i uwaga! Baraż! Dobra, nice. Baraż jest spoko.
czołg by miał działo, natomiast czołgiem nie można jeździć chyba cały czas, o ile dobrze pamiętam, więc zobaczymy, czy co mnie tak laguje tutaj, zobaczcie, coś mnie tutaj laguje, a czekajcie, zmienię scenę i zobaczymy tylko.